Hej, teraz chciałabym zareprezentować książeczkę, jaką jest Neon Gods, pani Kate Robert, pozycja od wydawnictwa Uroboros z premierą 12 października 2022 roku. I mam dla Was cytat. Nie cierpiałam fałszywych zasad, śliskich zniewag i noży ukrytych w słowach i uśmiechach. Marzyło mi się normalne życie, co jednak było prawie niemożliwe w przypadku kobiety, której matka należała do trzynastki. No, słuchajcie, aż niebywało, w jakich klimatach jest poprowadzona ta książka. Naprawdę, niby tutaj mamy czasy Olimpu, a tu niemal każdy posiadał telefon komórkowy, którym oczywiście posługiwał się, no, nawet jak w czasach obecnych. Był to bowiem takie dosyć odświeżające, gdyż no, dawna historia o Zeusie została już troszeczkę przeze mnie nieco zapomniana, nie ukrywam, no lata szkolne minęły. Tutaj jednak autorka pokazała, że łączenie przyszłości z teraźniejszością jest nie tyle możliwe, co równie intrygujące. Tak więc poznamy tutaj Hadesa, który od jakiegoś czasu chodzi nieco zrezygnowany, lecz powód jego zachowania jeszcze tak za bardzo nie jest nam z początku znany. Następnie na plan wysunie się Persefona, która bardzo by chciała mieć życie zwyczajne i nawet troszeczkę uciec z tego Olimpu. Ku jej wielkiemu smutku wpada w oko Hadesowi, który jej się oświadcza nagle. Nie trzeba tu nadmienić, że no, nie może odmówić, gdyż cała jej rodzina została bez srodze ukarana. Z uśmiechem złodzieja przyłapanego na gorącym uczynku godzi się, a w duszy nie wierzy we własne nieszczęście. My doskonale znamy jej uczucia, gdyż autorka opisuje nam nie tylko historię, ale i właśnie myśli postaci. Sprawia to, że opowieść jest bardziej wciągająca i zastanawiamy się, no w sumie co będzie dalej, tak? Musicie wiedzieć, że Persefona, choć początkowo wydaje się być delikatna, to tak naprawdę jest bardzo twarda i często wygłasza własne zdanie. Mówi, czego chce, a Hades jej to daje. On sam jest w ogóle ukazany jako naprawdę dobry opiekun, który dba o to, na czym lub na kim mu zależy. Oboje należą do dolnej części Olimpu. Z kolei w górnej rządzi Zeus i 11 bogów, którzy bardzo pragną konfliktu z Dolnym Olimpem. Jak sądzicie, czy do nich dochodzi? Wiecie, oprócz sporów, znajdziemy tutaj bardzo dużo scen erotycznych. Bardzo, bardzo, bardzo dużo. Większość książki jest w nie naprawdę ozdobiona. Wiedziałam, że niektórzy lubią publiczność, jednak nie sądziłam, że w dwuznacznych sytuacjach też by chcieli, żeby ktoś to oglądał. To dość głęboki erotyk i nieco wulgarny, gdyż no, nikt nie bawi się w słowne ozdobniki, zwyczajnie pragną być po prostu zaspokojeni. Zdecydowanie dla czytaczy 18+, a nawet 30+. Nie znajdziecie tutaj wcale nudy, tylko mega wielką, wartką akcję, która nawet mnie potrafi ożywić. Naprawdę idealna na poranną pobudkę, nawet po nieprzespanej nocy. Sięgniecie po książkę, kawa niepotrzebna, gdzie tam kawa? Tu dopiero macie adrenalinę. Tu to się dzieje. Także jeżeli lubicie takie historie na ostro, na gorąco, w splocie ciał i takich różnych sytuacji, to z pewnością ta książka Wam się bardzo, bardzo spodoba. Żegnam się z Wami, misiaki. Zostawcie łapkę w górę i komentarz, jeżeli Wam się filmik spodobał. Do usłyszenia. Pa, pa.